siedzimy sobie w domu. Po prostu ni stąd, ni zowąd dzwonek do drzwi. Wchodzi Sylas. Cześć, wpadłem na herbatę. Pierwszy raz go w ogóle widzieliśmy. No, czy jakoś tak gdzieś tam usłyszał, że jest taki Kuba, jest taki Asia, fajni ludzie, nie? Równi goście. My jeszcze nie mieszkaliśmy tutaj, tylko na kościuszki. Tak to wyglądało. I oczywiście, no, z czym przyszedł? Z proszkiem, za darmo, poczęstował i tak dalej. Dziwne. Ja wtedy podziękowałem, ale już następnym razem się oczywiście nie oparłem, nie? Tak się zaczęła ta nasza znajomość z Sylasem i był taki moment, kiedy musiał się wyprowadzić z miejsca, gdzie mieszkał, u jakiegoś tam innego gościa. Jego już uzależnił od amfetaminy i zaczęły być już takie złe klimaty, po prostu tak zaczynał od niego wyciągać proszek, że już nie mógł tam mieszkać, nie? Musiał się wyprowadzić. Więc Sylas musi zamieszkać u nas. Przecież już mieszkaliśmy tu. Wielkie mieszkanie. Dostanie swój pokój. I to była w ogóle największa porażka. Nie? Bo on tak prawdziwie rozkochał nas w amfetaminie. Nie? Rodzinne grzanie. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Ja pamiętam, z jakim utęsknieniem w ogóle przed domem była budka telefoniczna, nie? Sylas zgromadził wreszcie potrzebną ilość pieniędzy na nowy towar, więc oczywiście z namaszczeniem wychodził przed dom, stawał przed budką telefoniczną, a my z żoną oczywiście przy oknie od razu, nie? Podjeżdżał samochód, już oczywiście przy przebicie serca, nie? Bo widzieliśmy, podjechał Górski, zaraz będzie towarek i jest wszystko git, nie? Rzeczywiście za chwilę Sylas wracał, huknął sobie, rozsypał nam, nie? I właściwie tak wyglądało nasze życie. Były takie momenty też, kiedy ja po prostu już nie chciałam tego robić, a wydawało mi się, że to Sylas jest źródłem tego, że my bierzemy narkotyki, nie nasz nauk. Tylko że przez to, że on jest, że nam daje za darmo, nie musimy za to płacić, to trzeba sobie wrócić z domu. I kiedy zaczynam gderać do Kuby, Kuba, trzeba zrobić z tym porządek, trzeba go wyrzucić, ja już tak nie mam siły, no to wtedy Sylas poprawiał się, jeżeli chodzi o dawanie narkotyku. Dawał dużo, dobrze i często. I wtedy byłam tak cudowna i miła, że nawet przynosiłam mu śniadanie do pokoju z pukaniem. Tak narkotyki zmieniały moje nastawienie. Wyglądało to w ten sposób, jakbyśmy to my mieszkali u Sylasa, a nie Sylas u nas. My, małżeństwo, mieliśmy dwójkę dzieci, a w domu było obcych, pamiętam, to było w wakacje, było obcych chyba z 11 osób. Jeden lepszy od drugiego. Nie? Mam jeszcze jakąś ulubioną zabawkę pokazać? Bardzo lubiłam nocne życie. I to było tak, że w sumie mnie nigdy nie było w domu. W ciągu dnia jeszcze czasami, jak się nie zapomniałam, to byłam. A tak to wieczorem brałam działko od Sylasa i wyruszałam w miasto. Całe noce spędzałam poza domem. W różnych pubach, na ulicach chodziłam, pamiętam zimę. Było bardzo zimno, było bardzo mroźno. I ja na słuchawkach słuchałam takiego zespołu, też sami amfetaminiarze. White Zombie się nazywał ten zespół, taka ostra muzyka. I całe noce potrafiłam łazić w kółko z tym ulpenem na uszach. I tak łaziłam w kółko i słuchałam tej muzyki. A dzieci były w domu. Kuba robił coś tam w swoim pokoju, w swojej śrubkarni. Tak nazywałam ten jego pokój. A dzieci spały. Pamiętam taki moment, kiedy właśnie po takiej jakiejś właśnie libacji amfetaminowej, nie? Asia po prostu wymiękła i ona po prostu zasnęła. Ja wszedłem do pokoju, moja żona śpi. Jedno dziecko gdzieś tam sobie chodzi, drugie
narobiło gdzieś tutaj na podłodze i taplało się w tym, nie? To jest taki jeden z takich bardziej przykrych widoków, które pamiętam, nie? Kiedy wracam do domu, żona śpi, a dzieci robią co chcą. Jest narobione, śmierdzi. Wszędzie był taki syf, że się po prostu w głowie nie mieści. Mieszkanie ma ponad 100 metrów kwadratowych, a żaden ciuch nie miał swojego miejsca, nie? Szafek było wystarczająco dużo, żeby ze dwie rodziny tutaj obdzielić. A żadna książka nie miała swojej półki i po prostu było wszystko przemieszane. Nikt o nic nie dbał. A witamina bardzo mi pomagała w gospodarstwie domowym. Ja zawsze miałam problem z utrzymaniem porządku. I kiedy miałam bałagan w domu, to brałam amfetaminę, wtedy mogłam posprzątać. Ale to było do zjazdu, bo wtedy znowu robił się bałagan i znowu musiałam wziąć amfetaminę, żeby posprzątać. I ten bałagan, brud w koło, który mnie strasznie przytłaczał, był chyba tym takim jednym z najważniejszych czynników, dlaczego ja chciałam brać amfetaminę. Uważałam, że to jest pomocne. Nawet swego czasu była taka teoria, że jak wezmę amfetaminę, to jestem lepszą matką. Jestem bardziej opanowana, mam więcej czasu dla dzieci, a ja po prostu się wkręcałam w pewne klimaty. Potrafiłam robić jeden płotek pół dnia na przykład, żeby tam odgrodzić je, coś tam chciało ode mnie, to robiłam pół dnia płotek, w ogóle nie patrzyłam na dzieci, tylko wkręcałam się w ten takie bezsensowne działanie. Ja potrafiłem wydawać więcej pieniędzy na ćpanie niż zarabiałem. Bo jeżeli moja dniówka wynosiła poniżej 50 zł, a za towar musiałem zapłacić powyżej 50 zł, a kupowałem go codziennie. Ja po prostu ciągle brałem zaliczki. Albo później na kredyt się brało, tak? Oczywiście przyszedł moment, że po prostu już nie było jak. I brałem po prostu towar na krechę. Nie? Było tak, że szedłem do pracy. Najpierw szedłem do Arturka. Pierwsze co, na kreskę połówka proszku. Od razu gdzieś w bramie. Nie? Wtedy do pracy już tak zupełnie spokojnie, na luzie i tak dalej. W pracy od szefa zaliczka. Bo nie mogę wrócić do domu bez towaru. I wracając, szedłem do tego samego człowieka, oddać mu za to, co rano wziąłem i wziąć następną połówkę, żeby przyjść z towarem do domu, nie? I tak właściwie było codziennie. Ja ubzdrałam sobie, mając już dwójkę dzieci na tej fazie amfetaminowej, że jestem wspaniałą wokalistką. Ja pięknie śpiewam i ja muszę zrobić coś z tym. Napisałam taki świński, dokładnie taki wulgarny tekst. I kiedy wieczorami wypuszczałam się z domu na te moje nocne podróże, często chodziłam do różnych pubów, knajp i tą piosenkę śpiewałam za piwo. Też angażowałam czas swój w jakieś zespoły, gdzie po prostu mnóstwo czasu marnowałam na spotykanie się z różnymi ludźmi, którzy robili jakąś muzykę. Ja angażowałam swój czas, pracę w układanie jakichś tekstów i to zabierałam w ten sposób czas moim dzieciom. Spóźniałam się do domu. Jakub naprawdę nie mógł nigdy liczyć na mnie, jeżeli chodzi o punktualność. Był taki moment, kiedy w ogóle rzuciłem pracę. Bo poznałem jakiegoś kolesia tutaj ze Świnoujścia i to był człowiek, który chciał się dorobić na marihuanie, a wiedział, że ja dobrze hoduję, że się znam po prostu na tym. Mnie to zawsze kręciło i tutaj w tym domu na strychu założyliśmy naprawdę dużą plantację. Zainwestował dosyć sporo pieniędzy w to, przywiózł jakieś oświetlenie z Holandii. Oryginalne, nazywało się to Zonti Agro. Dumna nazwa,
jeszcze więcej prądu dociągnęło, ale było bardzo skuteczne, bo rośliny na tym rosły jak na drożdżach. Butla z dwutlenkiem węgla. Naprawdę wszystko fachowe, nie? I towaru tutaj wtedy było około 115 roślin. Przy czym sami medaliści. To był Jack Herer, to był Norton Light, to był Super Skunk, to był... No, było tego dużo i to był naprawdę dobry towar. Ja po prostu byłem tym hodowcą, tym ogrodnikiem, nie? Olewałem pracę wtedy, bo ja miałem tutaj towar, który sobie zawsze mogłem coś tam uszczypnąć, sprzedać i było git, nie? A jak już była trawa, zajerałem trawę, oczywiście karmiłem nią żonę, karmiłem każdego, który tutaj przychodził, nie? Tutaj non-stop się jarało, tu wszystko śmierdziało na klatce schodowej. Sąsiedzi już nawet o tym mówili, nie? Tabuny ludzi po prostu przychodziły. To był taki w ogóle czas, gdzie w ogóle ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, żeby po prostu spędzaliśmy czas na strychu. Dzieci wtedy dla nas nie istniały. Było lato, ludzie chodzili po promenadzie, ludzie chodzili na plażę, jedli lody, bawili się razem, a moje dzieci spędzały czas na strychu, po prostu. Wałęsały się po domu, my wydzieraliśmy się tylko na nie, albo znajdowaliśmy im jakieś bezsensowne zajęcia. Opędzaliśmy się po prostu. Przeszkadzały nam. Huśtawkę im zrobiłem na strychu. Żeby tylko nie musieć gdzieś bez sensu łazić, nie? Żeby być w domu. I nawet, powiem szczerze, to po prostu to jest właśnie taka tragedia. Ja po prostu nawet nie pamiętam dzieci z tamtego czasu. Po prostu ich nie widziałem. A dzieci sobie rosły. Jest taki film na wideo nakręcony. Z jakichś świąt wielkanocnych rodziców, kiedy widać ich oczy. Takie bardzo smutne. Wielkie takie brązowe oczy mojej córeczki. Naprawdę piękne, ale takie smutne, bardzo smutne. Dopiero teraz to widzę. Dzieci, mimo tak wielu okazji, nigdy nie dostały od nas prezentu żadnego w tym okresie. Nigdy. Wszystko po prostu szło na ćpanie. I czas właściwie spędzaliśmy na tym, że jarało się, jak był proszek, to go wciągaliśmy. I tak właściwie było codziennie. A jak tak nie było, to w domu było źle. Po prostu zjazd amfetaminowy. Dochodziło do takich momentów, że po prostu się biliśmy na oczach dzieci, nie? Spowodowana tym, że nie było co ćpać, mieliśmy zjazdy i tak dalej. Nie było co jeść oczywiście, to standard, nie? A dzieci najwyżej jadły cały dzień frytki, bo zawsze rodzice na zimę kupowali nam ziemniaki, więc jeżeli już nie było co jeść, to były te frytki. I one jadły na śniadanie, jadły frytki, na obiad jadły frytki, na kolację jadły frytki. Bywało tak, że nie było też ziemniaków. To woda z mąką. I to do tostera było wlewane. Takie po prostu nic. Woda z mąką. Co aż trudno uwierzyć, my to dawaliśmy dzieciom do jedzenia. To było wszystko, na co nas było wtedy stać. Tylko rodziców. Dwójki wspaniałych po prostu dzieci. Chował nastroiwszy te maleńkie, gra zielone piosenki. Dla mamy piosenki, dla mamy. Dla mamy piosenki, dla mamy. Jakub wyjechał z dziećmi na 2 tygodnie do Wrocławia. I tu zostałam sama. Zostałam sama z dealerem w domu. Miałam taki plan, że odpocznę, że gdzieś wyjadę, coś zrobię z życiem. No niestety.
Wtedy Sylas zawinął się również, więc zostałam w domu bez męża, bez Sylasa, czyli bez narkotyków, bez pieniędzy, na głodach. Nie mogłam iść do rodziców, no bo jak? I zamelinowałam się ulicę obok u takiej koleżanki, gdzie przez 2 tygodnie non stop jechałyśmy na amfetaminie. To pamiętam, był najdłuższy czas, kiedy 6 dni i 6 nocy nie spałam. Miałam już straszne halucynacje, kiedy po prostu rozmawiałam z lusterkiem, kiedy miałam wrażenie, że mam kontakt telepatyczny z osobami, o których pomyślę. To po prostu już były typowe objawy schizofrenii. Ja wiem, że ludzie czasami z takich stanów nie wracają, zostają już po prostu. Kiedy wyglądałam przez okno i wszędzie widziałam ludzi, siedzieli na dachach, wszędzie byli ludzie i nie mogłam spać. Kiedy chciałam posprzątać, wywaliłam wszystkie ciuchy z szafy i dywan był z ubrań po prostu. I tak potem się łaziło, wszędzie były ubrania. Chociaż przychodziły jakieś takie chwile refleksji, powiedzmy, nie? I tak dalej, tylko że to były po prostu chwile, rzeczywiście. One wiele wnosiły, jakby, ale to były chwile, nie? Bo przestawaliśmy na przykład ćpać też wielokrotnie, nie? W międzyczasie też i Sylas przestał tu mieszkać. Jasia go wyekspediowała z tego domu. No bo przecież tak żyć nie można, nie? To coś trzeba z tym zrobić. No i robiliśmy z tym. Ja próbowałam naprawdę. Próbowałam ogolić się na łyso, że to może ten kosmos, te wibracje, bo to troszeczkę z hinduizmu, będą działały, to może to coś zmieni. Byłam też u pani psycholog. Psycholog, która zajmowała się uzależnieniami właśnie w Świnoujściu. I powiedziała mi, jaka jest sytuacja. Tym bardziej, że znałyśmy się z dzieciństwa. I powiedziała mi, że 3 lata biorę amfetaminę w kanał i nie chcę już tego robić. To ona powiedziała mi, no proszę panią, 3 lata, amfetamina w kanał, zakład zamknięty. Musi pani iść do szpitala. A przecież ja nie mogę iść do szpitala, miałam 2 dzieci. No i co? Po towar. Po prostu byliśmy ćpunami, nie? Dla taty piosenki, dla taty. Dla taty piosenki, dla taty. My po prostu już nie byliśmy w stanie jakby funkcjonować. Człowiek zasypiał, nawet nie wiedział kiedy. Kiedy nie było tego towaru. Po prostu organizm był taki wycieńczony. Kiedyś pamiętam, jakoś obudziliśmy się czy coś i... A Miłosz ostrzygł Olgę. Olga miała może ze 3 latka, Miłosz ze 4. Jakoś tak to musiało być. Bo wystrzygał jej włosy. Do skóry. Do skóry. No przecież taka dziewczyneczka, nie? Śliczna po prostu. Ona miała wtedy takie wielkie oczy. Po prostu... Ja dzisiaj po prostu oglądam te zdjęcia, nie? Jakby właściwie to teraz... Poznaję jakby moją córkę z tamtego okresu i Miłosza, nie? Bo wtedy ja takich rzeczy nie dostrzegałem. Pamiętam któregoś razu, kiedy z Jakubem tak ostro się posprzeczaliśmy, kiedy ja biłam go pogrzebaczem. To taki żelazny przyrząd do pieca. Groziłam, że powydłubuję mu oczy tym pogrzebaczem. Biłam go i on mnie popchnął. W buncie zamknęłam się z dziećmi w dużym pokoju. I kiedy on pukał i prosił, żebym go wpuściła, ja mówiłam, że tego nie zrobię, ponieważ się go boję. I wtedy on dopiero mi pokazał, że mam się czego bać. Pamiętam jak dzisiaj, jak wjechał z drzwiami do pokoju. Framuga i drzwi nagle wpadły do pomieszczenia, w którym byłam z dziećmi. Wtedy się dopiero bałam. Wstępował w niego wtedy taki zwierzę wtedy wstępował w niego. On wtedy nie był człowiekiem, nie był moim mężem, nie był Kubą, którego znałam, który zawsze był spokojny, opanowany. Był po prostu zwierzęciem,
które było stać na wszystko. On umie jeździć, bo on ma baterię. Pokazać? Ubzdurałem sobie, że popłynę w morze. Pojadę na kontrakt. No i co? To się stało za moimi plecami po prostu. Nie? Mnie nie było w domu w ogóle. Wyjechałem wtedy właśnie. Udało mi się wreszcie popłynąć w morze. Byłem gdzieś daleko. Oczywiście w domu była Asia i Donata dotarła do niej. Donatkę znałam jeszcze kiedy mieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu. Przychodziła do nas z Krzysztofem, z prezesem, ze swoim maleńkim synkiem. I jeszcze wtedy nie bardzo mogłyśmy mówić o tym, bo się wstydziłyśmy, że jedna ma ciągotki do narkotyków i druga. Ale później nasza przyjaźń się zaciśniała. To znaczy razem chodziłyśmy na piwo i razem hukałyśmy w kanał amfetaminę. Nagle doszło mnie w słuchy, że Donatka nawróciła się. I kiedy wiem już od Donatki, że bardzo chciała przyjść, ale bała się. Bała się tego kontaktu. Kiedy przyszła pierwszy raz, pamiętam to jak dzisiaj, siedziałam z Marleną w kuchni i paliłyśmy trawkę. Przyszła Donatka i zaczęła mówić o Bogu. Ja mówię, tak, tak, wiem, ja tu do mnie baptyści przychodzą, ja wszystko czaję. Ale oczywiście cały czas z fiwką w buzi, zaciągając się, bo fajnie mi się rozmawiało w ogóle z baptystami i ze Świadkami Jehowy, kiedy byłam upalona. Wtedy miałam lepszą zabawę. I co było ciekawe, Donata nie mówiła, że robimy źle. Nie zaprzeczała, tylko powiedziała swoje i zasiała. I później po jakimś czasie przyszła, żeby zebrać. Kiedy rzeczywiście otworzyłam się na Pana Boga, to był wielki problem dla mnie. Właśnie narkotyki, żeby uwolnić się. I kiedy poszłam z Donatką do kościoła i naprawdę Bóg jest wielki, ponieważ te słowa, które słyszałam wtedy, pamiętam jak dzisiaj, że ta pieśń Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. To taka teraz standardowa i osłyszana, każdy ją zna, ale to była dla mnie wielka pieśń. Naprawdę ja wiedziałam, że to jest ten Bóg, ten jedyny prawdziwy i ja sama nie mogłam nic poradzić sobie z tym wszystkim. I mówię, jeżeli jesteś, to pomóż mi. Wtedy mówiłyśmy długo o łasce, że łaska to jest coś, co dostajemy od Pana Boga. Że my nie musimy to zasłużyć, że On nam to daje, że ja muszę uwierzyć w to, że Bóg mi narkotyki może zabrać. I pamiętam, że na którymś spotkaniu w kościele w modlitwie dosłownie przybiłam narkotyki gwoździami do krzyża. Po prostu przybiłam je i wiedziałam, że Chrystus mnie zabrał. I tak się stało. Już nigdy więcej. Bez szpitala, bez leczni, bez farmakologii, bez jakichś zbędnych leków. Po prostu zabrał. Raz na zawsze. Bez cierpienia. Kiedy zadzwonił do mnie mój mąż z morza, długo mówił, na samym końcu nie wiedziałam, jak mam mu to powiedzieć, że ja już jestem inna. Ja już żyję teraz z Chrystusem. Na pożegnanie mówię, Jakub, no to zostań z Bogiem. I wtedy tylko usłyszałam, z jakim Bogiem? I skończyła się rozmowa. Tak. Ja ta się skończyła. Bardzo się bałam, jak wróci. Nie wiedziałam, co to będzie. Ale ja czułem wtedy pismo nosem. Właśnie wtedy, co tej karty zabrakło. Ale na pewno nie spodziewałem się, że stanie się to, co się stało, nie? Kiedy wróciłem. Na morzu właściwie byłem krótko, 3 miesiące, ale to wystarczyło, żebym dochrapał się jeszcze jednego uzależnienia.
alkoholu. Po prostu. Ale wróćmy jakby do Asi, nie? To rzeczywiście wróciłem do zupełnie innego domu, nie? Zaczęły, przede wszystkim zaczęły znikać stąd jakieś takie posążki Buddy i tak dalej. To z takich namacalnych rzeczy, ale przede wszystkim Asia, nie? Żadnych papierosów. Żadnego ćpania. Ludzie, którzy tu przychodzili z ćpaniem, out, z domu, nie? Ale nie agresywnie, w jakiś taki sposób, po prostu w tym domu nie było już ćpania. Właściwie na samym początku starałem się po prostu być tolerancyjny, można tak powiedzieć, w stosunku do Asi, nie? I masz takie poglądy? Okej. Ja mam inne, nie? Ale miej. Jeżeli ci to przeszkadza, dobra, nie będę tego robił. Ale wybacz, trawkę muszę zapalić, nie? Na tej zasadzie. Już amfetaminy mogę nie przyćpać, ale jarać będę. Ale co najważniejsze, nie? To naprawdę zainteresowało mnie, co takiego się stało, że to się stało, nie? Z tą moją Asią. I właśnie w tej jakby tolerancji, jakby zachowań Asi, jej światopoglądu nowego jakiegoś, prawda? Po prostu podejmowałem tą rękawicę. Rozmawiałem na ten temat. No ale co? No żeby rozmawiać na ten temat, ja muszę też coś wiedzieć. No i zacząłem czytać Nowy Testament. Po prostu nie wiem, jak to się stało. Ja nie umiem, po prostu może są ludzie, którzy po prostu nie lubią, kiedy ktoś używa takich sformułowań, ale ja po prostu widzę w tym wszystkim jakieś takie Boże działanie, nie? Bo po prostu wykonywał Bóg jakby jakąś taką pracę, jakby troszeczkę niezależnie ode mnie. Ja po prostu otworzyłem się w pewien sposób, właśnie pozwoliłem się prowadzić jakby w tym kierunku, a reszta się działa, nie? Już. Ale to, co tak naprawdę, co mnie zastanawiało, prawda? To, że kiedy ja zaczynam stosować jakby pewne wskazówki płynące z Pisma Świętego, prawda? To po prostu moje życie się wtedy się zmienia. To jest żywe, nie? Ale kiedy po prostu w moim życiu zaczęło to działać, ja rozumiem, dlaczego Bóg jest żywy. Bo kiedy po pierwsze po raz pierwszy pomodliłem się sam od siebie i już z wiarą. I krótko po tym, no nie wiem, jakoś zacząłem po prostu dostrzegać. To znaczy, na przykład taka prosta rzecz, kiedy dziecko zupełnie bez niczego, takie prozaiczne, podchodzi i mówi: kocham cię, tato. I ja jestem rozwalony. Ja po prostu nigdy czegoś takiego, ja nie pamiętam czegoś takiego z tego okresu, właśnie tego złego, którego nie było. Nasza ulubiona to jest. Moja chyba. Zmaczone winy, darowane z dumki, zegar właśnie bije 2000 lat. Zmaczone winy, darowane z dumki, jubileusz 3210 start. Po prostu życie uległo zmianie. Nawet rodzice Asi przecież jak się cieszą. Tak totalną zmianę widzą. Moja mama to samo. Ja sprzedałem obrączki, żeby kupić ćpanie. Nie? Sprzedałem obrączki. Później moja mama się o tym dowiedziała. Dowiedziała się o tym babcia moja, która notabene kupiła te obrączki w prezencie. Nawyzywała mnie przez telefon od ćpunów. Nie? A dzisiaj, teraz, kiedy się chrzciłem, moja mama
od, nie wiem, ja to bardziej przyjmuję po prostu jako symbol, że wreszcie może mi w czymś zaufać, nie? Dała mi obrączkę po swoim tacie, nie? Którą noszę. Po prostu. Że o nie kupię. Wie, że nie sprzedam tej obrączki już. My zaczęliśmy po tych 7 latach przegranego małżeństwa. My zaczęliśmy od początku. Jesteśmy teraz nowym, młodym małżeństwem, które uczy się od podstaw bycia razem. Mój mąż nigdy mnie wcześniej tak nie szanował, jak teraz mnie szanuje. Nigdy tak często mi nie mówił, że mnie kocha. Szanujemy się nawzajem. Uczymy się szanować siebie. Najbardziej mnie cieszy, kiedy te dzieci dziękują Panu Bogu, kiedy mogę się z nimi modlić, kiedy naprawdę ta modlitwa ich płynie z głębi serca, że dziękują za ten świat, za ten nowy dzień. Miłość to jest po prostu taki smyk teraz. Niedawno zupełnie zdał do szkoły muzycznej. 7 lat. Już oczywiście teraz pójdzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. No i naprawdę po raz pierwszy taką dumę poczułem jako ojciec. To zdał na 3. miejscu. Na 60 chyba osób zdających na 3. miejscu do szkoły muzycznej. Mógł sobie nawet wybrać instrument. Akordeon. Wybrał akordeon. No a Olga... Olga jest taka filigranowa. Śliczna. Jest... No nie wiem... Takim po prostu aniołeczkiem. Ona po prostu tutaj jest i wnosi jakąś taką radość. Nie? Ulubionego plusaka. Można go przyczepić... Do takiego drewna. I ona go nazywa marionetka, to dlatego, bo ona może się tak ruszać jak marionetka. Mogę to pokazać. Marionetka cała. Marzę o tym, żeby być w domu z Kubą. Zrobiłam się w ogóle domatorką. I w ogóle to jest cud, że ja jestem domatorką, że naprawdę... Nie lubię wychodzić z domu, a już wieczorami w ogóle. Że uczę się piec ciasta. Co prawda jeszcze nie jestem zbytnio w tym kierunku rozwinięta. Murzynka Asiu robisz już perfekcyjnie. Tak, murzynka robi znakomitego. Jeżeli mogę tak się troszeczkę pochwalić, może to nie na miejscu. Gotuję obiady. Takie zwykłe rzeczy. Panie Boże, błogosław ten pokarm, który teraz będziemy spożywać. Amen. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to jedzenie, które teraz będziemy spożywać. Amen. Proszę, usiądź. Już poprosisz sobie tam? No. Prowadzisz sobie tutaj z tej strony? Tak. Na kolana. Zjemy, wszystko zjemy. A talerze pobijemy. Weź ci krzesełko, miło. A talerze pobijemy. A my się się nie wygłupiać. Ale my się chyba nie wygłupiamy. No chyba nie. Ale teraz... Weź ci krzesełko. To, że kiedyś marzyłam o tym, żeby mieć fajny motor. To było dla mnie najważniejsze, żeby śpiewać, mieć dużo tatuaży i żeby mąż mi kupił dobry motor. To teraz... Marzę o tym, aby moje dzieci wyrosły na ludzi, którzy będą żyli zgodnie ze Słowem Bożym. Żebyśmy w przyszłości tworzyli jedną wielką chrześcijańską rodzinę. Żeby one nie musiały się borykać z tym problemem, co ja. Żeby nie musiało wybierać, bo już my jako rodzice nauczymy ich tego prawdziwego wyboru, że Bóg jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I dziękuję bardzo Bogu za to, że mam teraz takie marzenia. Chrystus jest głową tego domu, milczącym słuchaczem każdej rozmowy, niewidzialnym gościem przy każdym posiłku. Dlaczego akurat takie słowa umieściłaś na drzwiach? No bo takie jest, tak bardzo chcę, żeby było.
żeby to właśnie On był tu zawsze. On jest tutaj zawsze. On zmienił ten dom z meliny w Boży dom. Pokój niech będzie z nami w Heaven's House.